Dobra, super. Chciałem was wszystkich tutaj powitać i podziękować, że przyszliście w ogóle i że was w ogóle zainteresował temat piwa. Bo temat faktycznie bardzo prostudencki, ale tutaj chciałbym go ująć z perspektywy takiej trochę historyczno-prawnej, po prostu prawnej i z perspektywy poglądów no, po prostu kościoła na alkohol, w szczególności na piwo. Temat to piwo, czy to pokutny napój katolicki o monastycznych tradycjach piwowarskich. Przede wszystkim na początku chciałbym sprecyzować, co to w ogóle jest piwo, bo zdawałoby się, że tutaj widzimy, jakie jest piwo, każdy widzi, każdy chyba piwo pił, każdy o piwie słyszał, to złocisty trunek, najlepiej smakuje schłodzony, gazowany, a ciepłe i wygazowane piwo nie nadaje się do picia. To chciałbym tutaj też przedstawić, że to trochę uproszczony pogląd piwa, który dominuje współcześnie. W rzeczywistości to jest temat bardziej złożony. Że piwo piwu nierówne i wiele o nim można też powiedzieć. Chciałbym też także wam wskazać, że wiedza o piwie jest przydatna z perspektywy prawnika. To czy to w teorii, czy to w praktyce. A więc na początku trzeba powiedzieć, co to w ogóle jest piwo i chciałbym to zdefiniować poprzez składniki, które do tego piwa wchodzić powinny. A takim podstawowym składnikiem dla piwa jest woda, oprócz tego wykorzystujemy słody, chmiele i drożdże. Podstawowym składnikiem dla piwa jest woda. Piwo składa się w ponad 90% z wody, to jest 90-95%. Dlatego też woda będzie miała największy wpływ na smak piwa. Chodzi o to zwłaszcza, że drożdże lubią wodę zasadową. To jest taką, przepraszam, kwasową. To jest taką, która ma około 5% w skali, 5 punktów w skali pH. W takiej kwasowości najlepiej fermentują, w efekcie możemy osiągnąć piwa najlepszej jakości, one będą najlepiej fermentowały, czyli będzie to proces sprawny, niezakłócony, w sensie nie będzie niepożądanych smaków i po prostu piwo będzie mocniejsze. W wodach zasadowych drożdże są w stanie wytworzyć wyższe dawki alkoholu, szybciej obmierają. Dlatego też nie powinno dziwić, że piwowarzy zawsze dążyli do tego, żeby osiągnąć wodę kwasową. Zwłaszcza zależało piwowarom brytyjskim, ponieważ woda na Wyspach Brytyjskich jest po prostu z natury zasadowa. W tym celu dodawano do wody słód palony, ponieważ on zakwaszał wodę i w efekcie osiągano wodę zdatną do produkcji piwa. Dlatego też nie powinno dziwić, że to właśnie Wyspy Brytyjskie słyną z piw ciemnych, właśnie z dodatkiem słodu palonego. Natomiast my tutaj na kontynencie, zwłaszcza w rejonie Czech, czyli też południowe Niemcy i my w Polsce mamy wodę właśnie kwasową. U nas w browarze właśnie w tym szybku mówi się, że tutaj na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej mamy najlepszą wodę do produkcji lagerów, zwłaszcza pilsnerów. Więc no to są piwa, w zasadzie jest przypadek, że w Polsce głównie takie piwa dominują. W innym razie trzeba było zmieniać profil chemiczny wody, na co się wiąże z dodatkowymi kosztami. A więc wciąż możemy mówić o piwach regionalnych, mimo że ten Eurolager, o którym jeszcze mam nadzieję zdążę powiedzieć, zdominował branżę. Jak ważna jest woda dla piwowarstwa, pokazuje klasztor, kazus klasztoru trapistów z Notre Dame de Saint-Remy w Rochefort. To jest belgijski klasztor, który od końca XIX wieku waży piwo. I to nie byle jakie piwo. Piwo trapistów wychodzi za jedno z najlepszych na świecie. Misi sami uznają, że najważniejszym składnikiem ich piwa jest właśnie woda, którą pozyskują z klasztornych studni. Studnie te zostały zagrożone przez rozbudowę kamieniołom, który znajduje się nieopodal. Kamieniołom należy do koncernu Neuss i to jest największy producent wapna na świecie. Więc mieliśmy tak właściwie starcie Dawida z Goliatem o wodę właśnie, o wodę do piwa. Doszło do sporu sądowego, znaczy ogólnie kamieniołom chciał się rozbudować, żeby powiększyć produkcję i długość swojego funkcjonowania, co spowodowałoby zmianę biegu żył wodnych w okolicy i woda po prostu przestałaby dopływać do zakonu. Musieliby korzystać z innej wody. Doszło do sporu sądowego, w ramach którego powołano się na notarialny z 1833 roku, który stanowi, że co prawda właściciel kamieniołomu jest właścicielem źródeł wody na jego terenie, ale bez prawa przekierowywania cieków wodnych, które dochodzą do opactwa. No i w ten sposób, tak właściwie media watykańskie określiły to jako spór Dawida z Goliatem, Dawid wygrał i mnisi wciąż produkują swoje piwo według swojej receptury. I tutaj tak właściwie już odwołując się do samego tematu wydarzenia,
monastyczne tradycje piwowarskie, możemy już wskazać tą pierwszą tradycję piwowarską, dbanie po prostu o jakość składników. W tym przypadku była to woda, ale sami mnisi podkreślają także, że bardzo istotne do ich piw są drożdże. A nie są to bylejące mnisi, bo są to właśnie trapiści, czyli zakon cystersów ściślejszej obserwancji. Ich piwa uchodzą ogólnie za jedne z najlepszych na świecie. W związku z czym, że są produkowane według bardzo starannej receptury i ta produkcja samego piwa trapistów zajmuje dużo czasu, bo do 2 miesięcy. Dla porównania produkcja takiego zwykłego piwa to 2-3 tygodnie, więc to się bardzo wyróżnia. Sami trapiści to zakon, tak jak widać, cysterski. Jesteśmy przy wodzie. Dziękuję bardzo. To zakon cysterski, który wydzielił się, tam były spory doktryny w XVII-XVIII wieku i ich reguła polega na bardzo ścisłym przestrzeganiu zasad świętego Benedykta. Można ją określić jako praca i kontemplacja. I co to była ta reguła świętego Benedykta i jaki jest tutaj zakres, który nas interesuje w tym momencie? To, że mnisi powinni utrzymywać się z własnej pracy. Zakony powinny być samowystarczalne, dlatego powinny zainteresować się przetwórstwem. W tym przypadku jest to przetwórstwo spożywcze i produkcja piwa. Jest to produkcja, jeżeli spojrzymy po prostu na wartość, całkiem spora, bo aż 14 milionów euro obrotu w skali roku. Wszystko, co mnisi zarobią ponad to, co potrzebują do własnej egzystencji, mają oddać na działalność charytatywną. To jest jedna z zasad, żeby w ogóle piwo można było określić takim prawdziwie trapistowskim. No, reguła świętego Benedykta, to jeszcze taka anegdota, jest jedną z, w ich wersji trapistowskiej, jest jedną z takich surowszych i ogólnie taką prawidłowość w historii odnajdujemy, że właśnie zakony o ściślejszych regułach produkowały lepsze piwa. Tutaj też przykładem są pewne odmiany franciszkanów, które decydowały się pościć przez większość roku tak właściwie. Oni też w średniowieczu, w nowożytności, słynęli z bardzo dobrego piwa. A dlaczego to jeszcze będzie mówione? I to jest obecnie mapa. Ona pochodzi z oficjalnej strony trapistów, przedstawiająca, gdzie znajdują się ich zakony i które z nich, ich klasztory, przepraszam, i które z nich produkują piwo. Jak widzimy na grafice, jest ich 13, a więc bardzo mało. Z tego też powodu sama marka Authentic Trappist Product uchodzi za jedną z bardziej cennych na świecie. Jest bardzo mało podmiotów, które nią dysponują i bardzo trudno jest ją dostać. I w związku z zasadami, według których piwo musi być ważone, żeby otrzymało ten znak towarowy, coraz trudniej jest dostać piwo od trapistów z tym znakiem właśnie, bo do jego ważenia muszą być, w procesie ważenia muszą brać co najmniej dwa inni udział, nie, przepraszam, muszą brać udział co najmniej dwa inni się. A liczba, jak wiemy, powołań spada, w związku z czym coraz trudniej jest to takie dobre piwo. Tutaj mamy pierwszy klasztor wymieniony w tej tabeli, w Aschel. No, on już nie funkcjonuje, ta grafika w związku z czym jest nieaktualna. Z końcem tamtego roku klasztor został zamknięty, browar wcześniej skończył działalność. No a miesiąc temu, 25 stycznia, budynki klasztoru zostały sprzedane podmiotowi prywatnemu. Więc no, można powiedzieć, że wraz z pod ubadaniem klasztorów coraz trudniej o dobre piwo. A gdzie ten klasztor znajduje? Aschel w Belgii to jest tutaj. Tutaj właśnie mamy ogólnie 13 klasztorów, które ważą to piwo. Jak widzimy, oprócz trapistów mamy też trapistki, ale one piwem się akurat nie zajmują. Tak więc no, piwo to domena klasztorów męskich. I właśnie jeszcze o tym znaku trapistów. To są ogólnie marki piwa, które, to właściwie klasztory, które produkują prawdziwie trapistowskie piwo, bo sam znak towarowy powstał w latach 90. jako odpowiedź za zakonu na różne podmioty świeckie, które się po prostu podszywały pod piwo trapistowskie. Określając je po prostu zakonem, tak właściwie według prawa belgijskiego wystarczy, że w miejscowości, w której jest browar, znajduje się również klasztor, już można mówić, że jest to piwo klasztorne.
żeby ukrócić tą praktykę, opracowano właśnie taki znak. On nie tyczy się tylko piwa, ogólnie przetwórstwa trapistowskiego. No tak jak mówiłem, jest to jedna z wyżej cenionych znaków towarowych na świecie. Bo żeby go dostać, tak jak wspominałem, w procesie produkcji musi brać co najmniej dwóch mnichów trapistów właśnie. Produkcja sama musi mieć miejsce na terenie klasztoru. I to jest taka ogólna zasada, że produkcja, czy to przetwórstwo właśnie nie może przyćmić życia zakonnego w żadnym stopniu. To zawsze musi być tylko dodatek do życia zakonnego, ten sposób na utrzymanie się. Ta praca, która właśnie umożliwia kontemplację zgodnie z regułą trapistów. I oprócz tego wszelkie zyski, które są ponad to, powinny być przekazywane na cele charytatywne. I tutaj to też nie jest tak, że te piwa są produkowane przez mnichów, tak jak mówiłem, wystarczy tylko dwóch, w związku z czym oni mają funkcje nadzorcze. Oni opracowują recepturę, kontrolują proces, ale samo piwo jest produkowane raczej przez świeckich, ale na terenie klasztoru. Są świeccy piwowarzy zatrudniani przez zakonników właśnie. Właśnie, ewangelizacja przy piwie. Mówiłem o trapistach, teraz chciałbym powiedzieć trochę o benedyktynach. To nie byle skąd, bo z Murcji. A jak wiadomo, święty Benedykt stamtąd pochodził. W ostatnim czasie odtworzono tam klasztor, który został zniszczony w czasie rewolucji francuskiej. Zresztą to samo spotkało wiele klasztorów trapistowskich. W związku z czym one mają krótszą tradycję piwowarską niż mogłyby mieć. Najdalej sięgającą przełomu XIX i XX wieku. Benedyktyni w Murcji odtworzyli klasztor i zaczęli, zgodnie z tą regułą świętego Benedykta, utrzymywać się z produkcji piwa. Przy czym dystrybucja tego piwa odbywa się w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie piwo od benedyktynów z Murcji można nabyć tylko osobiście. Trzeba przyjść do klasztoru, wcześniej się umówić telefonicznie, a terminy potrafią sięgać kilku miesięcy, w związku z czym no, będzie to ważne wydarzenie dla kogoś. Przyszedł do klasztoru, osobiście spotkać się z mnichami. No, często wiązuje się rozmowa. Jak sami mnisi podkreślają, zawsze zaczynają temat po prostu od rozmowy o piwie, a potem przechodzą na tematy poważniejsze. No tak jak to odkreślili, potrafią szybko przekierować dyskusję z piwa na prawdę i Chrystusa. Więc też jak widzimy, to jest kolejna w sumie tradycja monastyczna. Wykorzystywać piwo do rzeczy ważniejszych, do rzeczy wyższych. Przy czym no, też sama produkcja piwa przez klasztory jest na dość niskim poziomie. Ci benedyktyni z Lurcy, tak jak tutaj mówiłem, produkują do 1000 hektolitrów rocznie. Żeby uzmysłowić to dla skali, taki browar rzemieślniczy wyższej klasy, taki trochę większy, będzie produkował do 50 tysięcy hektolitrów rocznie. Browary regionalne około 100 tysięcy, no powiedzmy, że kilkaset tysięcy hektolitrów rocznie, a takie wielkie browary, największe w Polsce to Tychy, stamtąd jest Tyskie, 8 milionów hektolitrów. Tutaj mamy uświadomioną sobie skalę, co też poniekąd tłumaczy ten sposób dystrybucji. To piwo nie jest powszechnie dostępne. Trzeba się rejestrować, na przykład jakby się chciało kupić większą liczbę takiego piwa, to trzeba zdobyć bon, a te bony są dodawane do niektórych gazet. Trzeba po prostu wyciąć go i przyjść do zakonu z bonem z gazety i to upoważni do zakupu więcej niż tam zdaje się 24 butelek. Samo piwo zakonne, no jeżeli byśmy chcieli kupić te piwa trapistowskie w Polsce, to będzie spory wydatek, bo butelki 0,3 w zależności od konkretnego klasztoru, bo każdy z nich ma swoją własną renomę i w związku z czym też produkuje też różne piwa i w związku z tym dyktuje różne ceny. W Polsce waha się od 20 nawet do 50 zł za butelkę 0,3, więc to jest całkiem dużo jak za piwo. Opa. I to jest właśnie drugi składnik, który trapiści uważają za najważniejszy w swoim piwie. Drożdże. Znaczy drożdże tak ogólnie możemy podzielić na te górne i dolne fermentacje. Te dolne fermentacje to są drożdże lagerowe. Nazwa jest dość banalna, po prostu w czasie procesu fermentacji drożdże opadają na dno i leżą na dnie zbiornika, natomiast te górne pływają po całym
po całym fermentorze. I te charakterystyczne właśnie dla trapistów to są drożdże belgijskie i właściwością jest to, że fermentacja przebiega bardzo długo, bo do 3 tygodni. W porównaniu znowuż takie duże browary koncernowe współczesne, dzięki zastosowaniu fermentacji w zamkniętych kadziach odpowiednich enzymów potrafią skrócić proces fermentacji do 27 godzin. Tak się na przykład w żywcu dzieje. Tutaj mamy 3 tygodnie, a taka fermentacja ze zwykłej drożdży, bym powiedział, w sztogórnej czy dolnej fermentacji, to tydzień, półtorej, w zależności od tego, ile alkoholu chcemy uzyskać. Więc to, czy byśmy mogli powiedzieć, że to jest już kolejna tradycja. Przepraszam. Że to będzie kolejna tradycja monastyczna w piwowarstwie, poświęcenie piwu odpowiednio dużo czasu, nie przyspieszanie tego procesu po prostu. I też takim w sumie fenomenem, coś co zawdzięczamy w dużej mierze klasztorom, to jest ta refermentacja piwa. No był to sposób utrwalania piwa opracowany już w XVI wieku. Dla porównania pasteryzacja to jest znacznie później. Na czym polega refermentacja? Kiedy mamy już piwo przelane do butelki, ale jeszcze nie zamknięte, takie gotowe piwo, należy do niego dodać trochę cukru i trochę drożdży właśnie. W czasach historycznych dolewamy po prostu trochę wciąż fermentującego piwa i dopiero wtedy piwo zamknąć. Wtedy drożdże wciąż fermentują w butelce, potrzebują do tego skonsumować tlen, więc pozbywamy się przynajmniej znacznej większości tlenu z butelki, co uniemożliwia piwu utlenienie się, co jest w sumie dużym zagrożeniem dla piwa, dla jego smaku. Ponadto wytwarzamy więcej dwutlenku węgla i jeszcze więcej alkoholu, przez co piwo też zyskuje na trwałości. I to jest ogólnie metoda, którą zauważono, odkryto w Belgii w wieku XVI i to właśnie trapiści rozpoczęli jej rozwój, w szczególności opracowali specjalny typ butelek, który wytrzymywał wyższe ciśnienie, bo skoro drożdże fermentują i wytwarzają ten dwutlenek węgla, to butelkę może po prostu rozsadzić. I współcześnie to też jest najpowszechniejsza metoda utrwalania piwa w piwowarstwie domowym. I powszechne są tak zwane granaty. Butelka po prostu wybucha i dźwięk tego wybuchu podobno przypomina wystrzał z broni palnej. Więc też jakby ktoś chciał robić piwo w domu, to może być trochę niebezpieczna zabawa. Ale dlaczego to też dobrze świadczy i dlaczego możemy uznać, że to było takie przełomowe dla ogólnie piwowarstwa? Ta metoda wymaga bardzo wysokiej higieny pracy. To znaczy utrwalimy piwo, teoretycznie ono nie powinno się zepsuć nigdy, a praktycznie do czasu rozszczelnienia się butelki, ale tylko pod warunkiem, że w środku nie będzie zarazów. Dlatego należy stwierdzić, że już w tym wieku XVII, a na pewno XVIII, trapiści utrzymywali otrzymywali wysoką higienę pracy, więc no, też po prostu bardzo dobrze o nich świadczy, a poza tym, jak mówiłem, wytwarza się wyższy alkohol i to podobnie do piwa trapistów, to są piwa mocne, bo zaczynają się zasadniczo od 7% do nawet 13%, co jest sporo, zwłaszcza w porównaniu do tego zwykłego koncernowego piwa. Następną częścią składową piwa są słody. To właśnie ze słodu pochodzi cukier, który pozwala drożdżom fermentować. A najpierw trzeba było się zastanowić, co to jest słód. Słód to jest, tak jak widzimy tutaj na ilustracji, słód to jest ziarno, które zaczyna kiełkować. Następnie to ziarno jest poddawane obróbce termicznej, tak żeby ten proces zamknąć. Potem jest mielone do takiej postaci, żeby łatwiej się wyciągało z niego cukier i zalewane gorącą wodą. I znowuż to klasztorom średniowiecznym zawdzięczamy powszechną przez bardzo długi okres w historii metodę obróbki termicznej słodu, czyli po prostu wędzenie, czy tam ogólnie podgrzewanie poprzez dym. Dlatego też piwa w przeszłości miały kolor nie złoty, tak jak dzisiaj powszechnie, tylko taki bursztynowy, stąd oczy piwne na przykład. I teraz ekstrakt wagowy i stopnie plato. Ekstrakt wagowy to jest po prostu stężenie cukru w jeszcze nie piwie, a w brzeczce. Czyli w tej wodzie, którą pomieszamy ze słodem, ze śrutowanym, czyli takim jak tutaj. I w procesie obróbki termicznej
ze słodów wydziela się cukier, cukier się rozbija na cukry, w sensie cukier złożony w skrobie, one się rozbijają na cukry proste i wtedy, no cukry proste to są te, które są dostępne drożdżom. I ekstrakt bagowy możemy podawać po prostu w procentach albo w stopniach Plato. Tak właściwie sobie, sobie odpowiada. Jeden stopień Plato to jest 1% cukru w roztworze. Ogólnie słody dominują współcześnie jęczmienne. Jakkolwiek nie było to takie oczywiste w rozwoju historycznym. I stąd na przykład wzięło się bawarskie prawo czystości, czyli po niemiecku Reinheitsgebot. Jak zimą i latem piwo ważyć i szynkować należy. Kiedyś piwo robiono z najróżniejszych zbóż. Współcześnie też można zrobić piwo z najróżniejszego zboża. Jednak, żeby zwiększyć dostępność pszenicy na rynku, książę bawarski Wilhelm IV postanowił, że piwo będzie robione tylko z jęczmienia. Tak jak tutaj możemy przeczytać, do żadnego piwa nie używano i nie dodawano nic innego niż jęczmień, chmiel i wodę. To też jest taka pierwsza ogólnopaństwowa standaryzacja, standaryzacja produkcji, produkcji piwa i ogólnie jedna z pierwszych takich regulacji w historii produkcji żywności. Też była druga przesłanka, tylko nie dotycząca się już słodu, a chmielu. Kiedyś chmiel to jest ogólnie przyprawa w piwie. I kiedyś zamiast chmielu dodawano różne mieszanki ziół, które sprawiały, że każde piwo tego się smakowało inaczej. To jest kolejny ten element regulacji piwa, jeżeli chodzi o jakość jego smaku. Było mniej więcej podobne do siebie w aromacie. Ponadto gruit mógł mieć właściwości psychotropowe, czego też próbowano uniknąć. I ogólnie bawarskie prawo czystości zostało uchwalone 23 kwietnia 1516 roku właśnie dla księstwa Bawarii. I obowiązywało w tej Bawarii nieprzerwanie aż do 2005 roku. A w roku 1906 zostało nawet dościągnięte jego zakres obowiązywania na całą Rzeszę Niemiecką. Wszystko zaczęło się kończyć w latach 80., kiedy doszło do właśnie sporu nazwanych sprawą czystości piwa. Przedsiębiorca wypowiedział się na ten temat Europejski Trybunał Sprawiedliwości. TSUE, któremu się nie spodobało to, że w Niemczech nie można sprzedawać innego piwa niż składającego się z tych trzech, a wtedy już tak właściwie czterech składników, bo dodano te drożdże, o których w 1906 roku do prawa czystości dodano te drożdże, o których wcześniej mówiłem. W XVI wieku nie miałem świadomości, czym są drożdże, tak właściwie myślałem, że to taki pewien rodzaj ziemi w tym piwie się samoistnie wytrąca. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że niemieckie prawo czystości jest niezgodne z artykułem 30 traktatu, czyli że wprowadza dodatkowe cła i opłaty, ponieważ przedsiębiorcy, którzy chcieli sprzedawać swoje piwo Niemczech, a pochodzili z innych państw członkowskich, nie mogli kwalifikować swoich produktów jako piwo, nie mogli po prostu tak nazwać i w związku z czym płacić przychylniejszej akcyzy, jeżeli dodawali do tego coś oprócz tego, to już wtedy w Europie powszechne było dodawanie po prostu do piwa cukru, co wyłączało produkt z kategorii piwa. I Trybunał się na ten temat wypowiedział, uznał, że jest to niedopuszczalne, że to jest ukryta forma cła i Niemcy musiały płacić odszkodowania, a zostało to swoją drogą ustanowione w tym orzeczeniu, które widzimy na slajdzie. Jak ktoś był na ustrojowym prawie europejskim, to powinien je kojarzyć. To jest jedno z orzeczeń, które konstruuje podstawy odpowiedzialności państwa członkowskiego, odpowiedzialności odszkodowawczej. Jest to już po raz kolejny, znaczy mamy tutaj też taki przykład, jak tak właściwie od piwa zaczyna się tak właściwie zmiany ustrojowe w współczesnym prawie. I ostatecznie, to znaczy Niemcy miały płacić odszkodowania takim przedsiębiorcom, a ostatecznie to prawo czystości zostało uchylone przez Federalny Sąd Administracyjny, co zawsze zostało uznane za niezgodne z prawem w 2005 roku. Ale no, po dziś dzień Niemcy 23 kwietnia obchodzą Dzień Swojego Piwa. Dzień Piwa Niemieckiego.
bo ogólnie piwo powinno, przynajmniej w współczesnym rozumieniu, zgodnie z prawem bawarskim, prawem czystości, składać się z jęczmienia, ale są może używać innego zboża. Takim przykładem jest pszenica, a w szczególności piwo grodziskie. Tutaj chcę je tutaj opisać, dlatego że jest to jedyny oryginalnie znany polski styl piwny. Wszystkie inne no, po prostu nie dotrwały do naszych czasów, bo właśnie było to piwo ważone nieprzerwanie od XVI wieku do 1993 roku, czyli całkiem niedawno. Współcześnie już nie jest produkowane, a na pewno nie według tej receptury historycznej. Browar został kupiony przez Lecha, Lech go zamknął bardzo szybko i mówi się, że wciąż przechowują zarówno receptury, jak i drożdże, które były używane do produkcji. No, dlatego piwa grodzickiego już nie ma, a szkoda, na przykład kiedy zamknięto ten browar, to oburzenie był raził na przykład Robert Makłowicz, który studiował u nas na wydziale, że jest to tak właściwie zbrodnia na polskiej kulturze kulinarnej. A to było też takie przykre z tego powodu, że to jest jedyne polskie piwo, które znalazło się w takim bardzo prestiżowym międzynarodowym zestawieniu Michaela Jacksona, w sensie nie piosenkarza, tylko znawcy kulinarnego i piwnego, piw światowych, których warto spróbować. Otrzymało tam 4 na 5 gwiazdek. Więc no, jedyne takie polskie piwo. Szkoda, że go już nie ma z nami. Tutaj też, jeżeli chodzi o te polskie style, to mamy przegląd polskiego piwa w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów w postaci wierszowanej. No, mam tutaj wymienione najróżniejsze tak właściwie miejscowości, w których ważono piwo i którego piwa warto było spróbować. No, jeżeli chodzi o takie ciekawsze rzeczy, to tutaj już w tym momencie mamy wymienione piwo wareckie. Już wtedy Warka ważyła. Swoją drogą to właśnie, jak mówimy o ważeniu piwa, to piszemy to przez RZ, a nie przez Rzys kropku. Taka uwaga ogólnie gramatyczna. Jeżeli chodzi o takie bliskie nam piwa, no to mamy wymienione piwo bielickie, a z perspektywy tej, która nas najbardziej interesuje, czyli piwa monastycznego, mamy we Lwowie wspomniany browar jezuicki. Ale czy piwo powinno składać się ze słodu? Czy słód w ogóle powinien stanowić większościowy element piwa? Nad tym problemem zastanawiał się ponownie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To całkiem niedawno. To jest odpowiedź na pytanie polskiego sądu. Czy jeżeli w piwie słód jęczmienny nie stanowi większości, tak zwanego zasypu, to czy wciąż możemy mówić, że to jest piwo? Możemy go zakwalifikować do kategorii piwa otrzymywanego ze słodu? I znowu, o co chodzi? Chodzi o podatki, o akcyzę. O tym będę mówił za chwilę, ale piwo ma akcyzę liczoną w porównaniu do innych alkoholi bardzo korzystnie. No i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej doszedł do wniosku, że piwo nie musi składać się w większości ze słodu, że z pojęcia piwa otrzymywanego ze słodu nie wynika, że słód powinien być elementem większościowym. Musi po prostu być obecny. Resztę zasypu może stanowić, najczęściej w praktyce stanowi po prostu cukier. Tak, tylko że warunkiem tego, żeby wciąż mówić o piwie, jest to, że właściwości tego produktu, który nie składa się w większości ze słodu, muszą odpowiadać cechom i właściwościom piwa, a w szczególności musi być to smak i wygląd. Czyli mamy tak właściwie tutaj zaprezentowane takie podejście subiektywne do piwa. Piwem jest to, co wygląda i jak smakuje jak piwo. Natomiast no to jest też odejście od tego stanowiska obiektywnego, a więc o piwie mówi to, co piwo definiuje nam to, z czego to piwo się składa. Tutaj mamy jeszcze konkretny przepis, to jest definicja piwa według prawa unijnego. No i właśnie ze zestawienia tego przepisu i wcześniejszego pojęcia piwa otrzymywanego ze słodu Trybunał wyinterpretował, że piwo wcale w większości ze słodu składać się nie musi. No, w szczególności to może być cukier. I to nas prowadzi do pytania siłą rzeczy, jak smakuje i jak wygląda piwo. Bo też w tym orzeczeniu Trybunał uznał, że to sąd krajowy ma, rozstrzygając konkretną sprawę, dojść do tego właśnie, co to znaczy
smakować jak piwo i wyglądać jak piwo, krótko mówiąc, mieć cechy organoleptyczne piwa. No i tutaj pojawia się problem, bo tak właściwie piwo może mieć mnóstwo kolorów i mnóstwo smaków. Tak jak to jest zaprezentowane, może iść, jeżeli chodzi o kolory, od snolisto-czarnego przez takie kolory brązowe, rubinowe, bursztynowe, po słonkowo-żółte. W tym kontekście trudno ustalić, tak przynajmniej według mnie, co to znaczy kolor piwa. Każde piwo będzie wyglądało trochę inaczej. A mówimy tutaj tylko o tym piwie składającym się z czterech podstawowych składników, a może być tak, na przykład tutaj jest wspomniane w tej definicji, piwo kofermentowane, czyli do którego dodawane są liście lub inne substancje aromatyczne. Takie piwo będzie czerwone. Jest jeszcze trudniej nam ustalić w definicji unijnej, co to jest kolor piwa. Podobnie sytuacja ma się ze smakiem. W zależności od tych dodatków aromatycznych piwo naprawdę może osiągnąć każdy smak. No, kojarzymy oczywiście piwa gorzkie czy goryczkowe, to są takie z większym dodatkiem chmielu, mogą być piwa słodkie, niekoniecznie z dodatkiem cukru, a po prostu słabo fermentowane, z małą ilością chmielu, piwa kwaśne, czyli tak właściwie piwa ciemne, które długo leżakują, takie ciemne jak na przykład tutaj mamy Imperial Stouta właśnie z browaru trapistowskiego, oznaczonego tym logiem Authentic Trappist Beer. Jeżeli on sobie poleżakuje, to będzie kwaśny, to jest smak pożądany. Piwo może być nawet smak umami, to też jest każdy z tych piw ciemnych o bardzo wysokim ekstrakcie i które składają się w większości z słodu palonego. To będzie piwo, które smakuje tak trochę sosem sojowym. Mogą być też piwo o smaku herbaty, ale o tych piwach będę opowiadał później, bo to jest piwo raczej kojarzone ze średniowiecza. No i właśnie w tym kontekście uważam, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej trudne zadanie stawia przed sądami krajowymi, które mają określić smak i wygląd piwa. Też mi się zdaje, że w praktyce możliwe byłoby całkiem łatwe podważanie twierdzeń przeciwnych. Wcale też pewna kwestia do rozstrzygnięcia, oczy pilne czy złoty trunek, bo obydwa te pojęcia funkcjonują powszechnie w języku i są, zdaje się, ze sobą sprzeczne. Wynika to z, no, oczy pilne, to wiadomo, o barwie takiej bursztynowej, wynika to z rozwoju historycznego. Piwa kiedyś miały właśnie taką barwę jak oczy piwa. Współcześnie, pracy na zmianę technologii suszenia słodu, przybierają barwy złociste, te słonkowo-żółte. Kiedyś, tak jak mówiłem, co opracowali misi słód suszono, przepraszam, dynem. A współcześnie robi się to po prostu gorącym powietrzem, w związku z czym nie zmienia się koloru piwa. I chmiel. I tutaj mam przygotowane coś specjalnego, bo przyniosłem ze sobą chmiel, żebyście mogli sobie spróbować i zobaczyć, co to jest chmiel, żeby nie było tak sucho. Zdjęcie mam. Z racji takiej, że nie mogliśmy innych dodatków przynieść, nie mogłem. Dziękuję. No, niestety chmiel, który mam ze sobą, nie wygląda tak ładnie jak ten na ilustracji. No, współcześnie powszechnie chmiele, które są używane do ważenia, są po prostu prasowane i to będzie taki granulat. To bardzo ułatwia transport, też dłużej chmiel zachowuje swój aromat, świeżość. To jest po prostu praktyczne. A teraz puszczę i no, proszę sobie wziąć, można spróbować. Właśnie można spróbować? Jak najbardziej. Można sobie sami? Nie. Ja sobie na przykład z tego robię po prostu wodę chmieloną, czyli parzę ten chmiel w wodzie. No, to jest właśnie bardzo ciekawe odnośnie tego chmielenia na aromat i na goryczkę, bo smak, który osiągniemy z chmielu, zależy od temperatury wody, do której go dodamy. Jeżeli woda będzie o niższej temperaturze, to będzie to tak zwane właśnie chmielenie na aromat. Więcej smaków, które nie są po prostu goryczkowe, przejdą do wody. Natomiast jeżeli temperatura będzie wysoka, będzie to chmielenie na goryczkę i czuć będziemy po prostu no, ten gorzki smak. Przepraszam, takie opakowanie na ile litrów? Zależy, jak chmielone piwo chcemy zrobić, na około 15-20 litrów. Ale no, jeżeli ktoś by chciał mocno chmielone piwo, to na 10 by nie starczyło.
tak bym powiedział. Modelowo 100 gramów piwa używa się na 30 litrów piwa. No można sobie też do domu wziąć i właśnie zrobić sobie tą wodę chmielową. To jest ogólnie polski chmiel, Oktawia. Ogólnie wschód Polski słynie ze swoich chmieli. Są one, no polskie chmiele raczej są wykorzystywane do chmielenia na goryczkę. Nie miałem ze sobą niestety tego chmielu amerykańskiego, który oprócz tych smaków goryczkowych będzie miał w sobie też aromaty, to się tak ładnie określa, białych owoców, czyli ogólnie owoce tropikalne, cytrusy, jakieś mango. No i podstawowa kwestia, to chmiel to jest po prostu przyprawa w piwie. Można zrobić spokojnie piwo bez chmielu, no ale będzie ono mdłe. Jakkolwiek, jeżeli mówimy też o tych eurolagerach, o piwach koncernowych, to one dodają bardzo mało chmielu. Także ta goryczka jest tam mocno średnio wyczuwalna i też muszę się przyznać, oni się z tym nawet nie kryją. Raz rzecznikowi prasowemu w kompanii piwowarskiej, która jest odpowiedzialna za tyskie między innymi, za tego Necha, co ukrywa receptury na piwo grodziskie, zadałem pytanie, dlaczego te piwa są tak słabo chmielone. On odpowiedział, że bo czemu nie, więcej po prostu chmielu w piwie według nich nie potrzeba. No to możecie sami ocenić, czy ten aromat wam pasuje, czy wam smakuje, czy też nie. Ale chmielenie piwa można uznać też za kolejną monastyczną tradycję piwowarską, ponieważ pierwsze źródła pisane o chmielu użytym w piwie pochodzą z końca VIII wieku z klasztoru St. Gallen. Tam znajdujemy informacje o piwie z chmielem po raz pierwszy. A o tym jeszcze będziemy mówić. Tu teraz tylko tak poglądowo o alkoholu w piwie. Ta grafika no, jest trochę zmanipulowana, ale nie znalazłem lepszej, bo nie jest to jedno piwo, tylko 250 ml, czyli tak właściwie pół piwa. Zawiera tyle samo alkoholu, co kieliszek wódki albo no, 100 ml wina. Tak, żebyśmy mieli świadomość też, ile pijemy. Poglądowo, a teraz piwo a cen edukacji prawniczej. Tutaj na zdjęciu widzimy Stanisława Kutrzewę. Przed wojną to był dwukrotnie dziekan naszego wydziału i też rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstawiłem go tutaj, bo popełnił taką prackę o piwie w średniowiecznym Krakowie. Więc jak widzimy, no już od dawna piwo znajduje się w zakresie zainteresowania Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. I po co prawnikowi wiedza o piwie? No po to na przykład, żeby nie pisać takich rzeczy, jaką napisał tutaj Naczelny Sąd Administracyjny w dość świeżej sprawie. I rozstrzygał on tutaj kwestię liczenia akcyzy i podatku cukrowego od piwa smakowego. No to jest na razie drugoznaczne. Chodzi po prostu o to, że Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do twierdzenia, że opłata cukrowa od piwa bezalkoholowego, smakowego nie powinna być uwzględniać cukrów powstałych w procesie fermentacji. To zdanie jest bez sensu, ponieważ cukry nie powstają w procesie fermentacji. Wręcz przeciwnie, fermentacja polega na ubywaniu cukrów w piwie. W procesie fermentacji drożdże przynapiają cukier na alkohol, na dwutlenek węgla. Więc no. Rozumiemy, o co chodziło Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, to jest swoją drogą bardzo mądre orzeczenie, ale powinno być trochę inaczej sformułowane, bo w tej postaci jest bez sensu, zamiast procesu fermentacji powinno być takie fachowe określenie zacierania, czyli właśnie trzymania tego słodu w gorącej wodzie, wtedy kiedy przechodzą cukry do wody. Jakkolwiek tamto orzeczenie zapadło też w ciekawej sprawie, bo liczenie podatku od piwa, tutaj bym się chciał ogólnie przychylić do akcyzy, bo ogólnie w polskim systemie akcyza jest od alkoholu liczona na dwa sposoby. Ten ogólny, po prostu od alkoholu, oraz ten specjalny dla piwa, gdzie nie liczymy alkoholu w piwie, a zawartość cukru tak mamy w ustawie jest też tak nieładnie stwierdzony, nieelegancko gotowego wyrobu. No i dopiero potem z tego cukru powstaje alkohol. Tylko co to znaczy gotowy wyrób? Bo z kontekstu tutaj mogłoby się wydawać, że chodzi o samo piwo.
A przyznać należy, że liczenie tych stopni Plato, czyli stężenia cukru w wodzie, dla gotowego piwa byłoby trochę bez sensu, bo tam prawie tego cukru, w zależności od piwa, w każdym razie będzie go znacznie mniej niż w brzeczce i z tego cukru po prostu żaden alkohol nam już nie powstanie. Czy to jest celowe z perspektywy podatku akcyzowego? Raczej nie. Więc no, to zostało w sumie doprecyzowane dopiero w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy, że pod gotowy wyrób no, należy rozumieć po prostu brzeczkę. Czyli to piwo, no czyli właśnie ten roztwór tak właściwie słodu z wodą. Ale tak jak mówiłem, niecelowe byłoby opodatkowanie stopni Plato w gotowym piwie, należy to robić w brzeczce. I tak przez lata kształtowało się polskie orzecznictwo, przynajmniej orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Aż do zeszłego roku, bo to się ogólnie nie podobało ustawodawcy, chodzi o taki kazus, w sumie to było orzeczenie to wcześniejsze, o cukier w piwie bezalkoholowym. No, to jest piwo często smakowe, rozsładzane w jakiś sposób, jakimiś syropami, na przykład waninowymi, w związku z czym tego cukru jest tam trochę więcej. I ustawodawca, fiskus, ogólnie państwo chciało i ten cukier opodatkować, opłatą cukrową. Tutaj Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że nie, że tak liczyć nie będziemy. No to państwo znalazło inną furtkę, mianowicie uznało po prostu expressis verbis w ustawie, w tym artykule 94, punkt 3a, nie mam go tutaj niestety, że w przypadku piwa należy liczyć tak, że cukier, stopnie Plato pochodzące z cukru dodanego już do gotowego, przefermentowanego piwa. W efekcie piwo smakowe podlega teraz, ten sam cukier w piwie smakowym podlega pod dwa podatki. Pod akcyzę i pod właśnie podatek cukrowy. Jako ten cukier dodawany już po procesie produkcji. Jeżeli na przykład byście zauważyli, że w tamtym roku piwo smakowe jakoś dziwnie podrożało jakoś bardziej, to właśnie poprzez ten sprytną sztuczkę ustawodawcy, żeby no, jeden cukier opodatkować dwa razy po prostu. Opa, i tutaj mamy też w polskim orzecznictwie ukształtowało się coś takiego też całkiem niedawno, bo mamy z 2020 roku orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który spróbował skonstruować modelowego konsumenta piwa. Tutaj mam wyciąg z tego wyroku. I możemy z niego wyczytać, że w opinii sądu apelacyjnego przeciętny konsument piwa nie jest wyjątkowo zorientowany w temacie i tak właściwie to kupuje produkty pierwsze lepsze. Po prostu spółki. Nie zależy mu na jakości napoju alkoholowego, ale raczej na jego cenie. Kieruje się właśnie ceną w wyborze piwa. No tutaj dochodzi też w opinii sądu brak staranności w doborze piwa. To, że wybiera się go w atmosferze luźnej, towarzyskiej. W związku z czym polski konsument piwa nie jest uważnym, nie zależy mu na detalach, takich jak na przykład rodzaj fermentacji. To są wszystko kwestie drugorzędne. I tutaj na zdjęciu jeszcze mamy Jana Lichota. To tak po prostu w ramach ciekawostki, bo jest on członkiem kapituły Bractwa Piwnego. Mamy też w Polsce coś takiego jak Bractwa Piwne. Teraz trochę o historii, czyli skąd się wzięło współczesne piwo. No, zasadniczo piwo już było znane ludziom starożytnym, jakkolwiek ono nie przypominało za bardzo piwa współczesnego. Jak widzimy na ilustracji, pito je przez takie słomki, w związku z czym, że było bardzo gęste, to właściwie była zawiesina różnych zbóż, dodatkami owoców. No i doczekało się właśnie regulacji w kodeksie Hammurabiego. Raczej kwestia sprzedaży, dystrybucji piwa. No to nie ma żadnego w związku z współczesnym piwem, tak tylko z obowiązku historycznego, bo jak wiadomo, na początku była Mezopotamia.
i zawsze trzeba zacząć od Mezopotamii. Ciekawiej robi się w średniowieczu, bo tak właściwie w średniowieczu powstało to piwo, które znamy dzisiaj, przynajmniej produkt do niego bardzo podobny. I tak właściwie już od samego początku możemy już od czasów frankijskich doszukiwać się regulacji piwa, na przykład tak właściwie do jego dystrybucji i produkcji. Już w czasach Karola Wielkiego wydano kapitularz, który ma taką wdzięczną nazwę Przygotowywujcie słody i ważcie piwo, w których ustanowiono specjalnego urzędnika do kontroli procesu produkcji piwa. Już wtedy, jak widzimy, jakość piwa miała znaczenie z perspektywy państwa. Tak, a to, co widzimy tutaj na slajdzie, to są różne określenia, które nadawano piwu w średniowieczu. Pogrupowałem je z perspektywy jakości piwa. Tak, te piwa najlepsze określano mianem hen, prima melior, porto fortis, czy też takie określenie się zdarzało jak piwo ojców po prostu. No, było to piwo szynkowane na specjalne okazje. W nomenklaturze kościelnej określano też piwem opatów i biskupów. Tutaj też chciałbym się rozprawić z pewnym mitem, przynajmniej jest taką powszechną narracją, że w średniowieczu pito słabe piwo, jeżeli chodzi o moc. To jest piwo, które miało mało alkoholu. No, takie piwo pito najczęściej, to prawda, co nie znaczy, że w średniowieczu nie potrafiono zrobić mocnego piwa. I te właśnie piwa z pierwszej kategorii są tego przykładem. One mogły mieć spokojnie po 8-10%. To współcześnie też ciężko znaleźć takie piwo, nie jest ono takie powszechne. Jakkolwiek pito je też rzadko dlatego, że było po prostu bardzo drogie. Do wyprodukowania takiego piwa potrzebne było raz dużo surowca, bardzo dużo zboża. Dwa, wiedza specjalistyczna i niezwykłe doświadczenie piwowara. Nawet współcześnie, dysponując takimi narzędziami jak termometr czy cukromierz, ciężko jest zrobić mocne piwo. A oni to wszystko musieli zrobić, tak powiem, na wyczucie. Dla przykładu, to wiemy współcześnie. Kiedy robi się brzeczkę, to trzeba ją utrzymywać w gorącej wodzie, ale o wodzie o bardzo konkretnej temperaturze, między 62 a 71 stopni Celsjusza. Kiedy mamy wodę zimniejszą lub gorętszą, po prostu nie dojdzie do rozpadu cukrów na te, które są dostępne drożdżom. W efekcie napój będzie słodki, ale no, nie będzie, nie ma alkoholu po prostu. Brzeczka, czyli? Brzeczka to jest właśnie ten słód, to jest właśnie ta woda ze słodem. To też faktycznie mogłem bardziej precyzyjnie wcześniej opisać. Proces produkcji piwa zaczyna się od tego momentu, że słód dodajemy do wody i utrzymujemy go właśnie w odpowiedniej temperaturze, tak jak opisałem wcześniej, przez około godzinę. I w efekcie cukier przesiąka do wody, powstaje nam brzeczka. W średniowieczu stosowano taką metodę, tak właściwie bardzo długo, do wynalezienia termometru, że piwowar wkładał palec do brzeczki i robił ósemki. Jeżeli był w stanie wytrzymać z palcem w wodzie dokładnie 3 ósemki, to znaczy, że miał odpowiednią temperaturę do robienia piwa. No, współczesnie właśnie wiemy, że tutaj musi być między 62 a 71 stopni Celsjusza. Dość wąski przedział, trudny do uchwycenia dla niewprawionego piwowara w przeszłości. Dlatego dominowały piwa słabsze, określane po prostu cerewizja, czyli piwo. No, miały ono pewnie około 3% alkoholu, ale były bardziej kaloryczne od współczesnego piwa. Właśnie w związku z tym, o czym mówiłem. Inna temperatura, cukier przechodzi do piwa, ale nie zrobi się z tego alkohol. No, oprócz tego mieliśmy też kategorię trzecią, tą najsłabszą, określałem cerevisia debilis albo tertia. I to właśnie były te piwa, o których wcześniej wspominałem, że one zapewne smakowały jak taka mocna, przeparzona herbata. Z tego powodu, że znowu, że jak produkowano je tak właściwie z odpadu z produkcji piwa, czyli z tego słodu, który został po odfiltrowaniu brzeczki. On jest określany jako muto. Tam wciąż jest cukier, ale jest go bardzo mało, a jak się okazuje, znowu już wiemy dzisiaj, że jeżeli w zbożu jest poniżej 2% cukru, to zaczyna wydzielać bardzo dużo garbników. One są odpowiedzialne za taki właśnie mocno herbaciany smak. W związku z czym to piwo pewnie miało spokojnie poniżej 2% alkoholu i smakowało jak mocno zaparzona herbata. A to jeszcze dopowiem coś, o czym zapomniałem przy okazji drożdży. Cerevisia, czyli piwo po łacinie.
Ogólnie drożdże, które powszechnie wykorzystujemy w kuchni, te, które, przy pomocy których robi się ciasto drożdżowe i tym podobne rzeczy, to są właśnie Saharamyces cerevisiae, czyli drożdże piwne. To są te drożdże górnej fermentacji. Więc spokojnie można na takich drożdżach, drożdżach babuni, powiedzmy, zrobić piwo. Przy czym ono będzie pewnie słabsze, bo to są odmiany, które wytwarzają dużo dwutlenku węgla, mało alkoholu. Tak, tutaj mamy kolejną postać związaną z kościołem i z produkcją piwa. To jest święta Hildegarda, ogólnie mistyczka katolicka, która od tego zajmowała się także zielarstwem. I właśnie z jednym z swoich traktatów zalecała, żeby do piwa dodawać chmiel, a nie gruit, tak jak robiono to wcześniej. Gruit to jest właśnie ta mieszanka ziół. I przechodzimy teraz do chyba węzłowego tematu, czyli kościół i piwo. Tu już wspominałem wcześniej o regule świętego Benedykta. Tutaj mamy dokładnie ją zacytowaną. Jak to jest z zakonnikami i z piciem? Jak widzimy, święty Benedykt był raczej sceptycznie nastawiony do picia alkoholu. Tutaj mówimy konkretnie o winie, ale to się też piwa na pewno tyczy. Przez zakonników, bo jak tutaj mamy stwierdzone na końcu, wino przywodzi do upadku nawet człowieka mądrego. Jakkolwiek z racji na słabość natury ludzkiej, dozwolono spożywanie pewnych ilości alkoholu. Jakkolwiek, tak jak czytamy, jeśli zaś ktoś z łaski Pana może się bez wina obejść, niech wie, że otrzyma szczególną nagrodę. Reguła świętego Benedykta. Tak, to jest rozdział 40. Tak, to jest rozdział 40 reguły świętego Benedykta. No i w związku z tym, na przykład jak wcześniej mówiłem o trapistach, oni kiedyś do swojego piwa właśnie dodawali zawsze na etykiecie informacji, że należy je spożywać oszczędnie po prostu. Jeżeli dochodzimy też do tego zagadnienia z tematu naszego spotkania, czyli w świetle źródeł prawa, no to jeżeli chodzi o kościelne źródła prawne, to się bardzo różnie kształtowało w zależności od miejsca i okresu. Mamy źródła i na przykład sobór w Trewirze z końca IX wieku, który postanowił, przepraszam, sobór synu, który postanowił, że duchownym nie wolno spożywać alkoholu poza świętami, w sensie konkretnie piwa poza świętami. Takie też były reguły niektórych zakonów, że tylko w święta mnisi mogli pić piwo. Natomiast inne zakony pozwalały na spożycie piwa nawet w Wielki Piątek. Więc jest to bardzo różnie uregulowane, nie ma jednej takiej ogólnej zasady odnośnie spożycia piwa i ogólnie alkoholu, tutaj konkretnie przez osoby duchowne. Tutaj mamy przykład jeszcze innej regulacji, to z kolei z Anglii, która nakazuje pościć mnichowi, który się tak upił, że tylko bełkocze psalmy. Natomiast biskup, który się upije i wymiotami zwróci hostię, niechaj pokutuje przez 90 dni. No to jest tak, no tytułem przykładu po prostu, że tak wyglądały te regulacje i jest to dość nierównomierne. Z drugiej strony natomiast piwo doczekało się swojego błogosławieństwa. Ma ktoś wodyczki tutaj przy prelegenta. Ona jest w tamtym dozowniku w pokoju. No, to błogosławieństwo piwa jest przypisywane świętemu Arnulfowi. To jest postać, która żyła w XI wieku, jakkolwiek sama pochodzi z rytuału rzymskiego z wieku XVII, więc to jest tylko pewne przypisanie, które z kolei widzimy, jest to pewne docenienie piwa przez Kościół katolicki. Tak możemy przeczytać, że piwo, które zaczął wytworzyć z tłuszczu ziarna, niech będzie ono zbawiennym lekarstwem dla ludzkiego rodu i niech darzy nam przez wezwanie Twojego świętego imienia. Niech każdy, kto je pije, zyska zdrowie ciała i ochronę duszy. No niewątpliwie docenienie piwa przez Kościół.
Tutaj mamy też jako taki dokument z Krakowa z 1938 roku. Prośba do barona przez klasztor o darowanie buczulki piwa, ponieważ zakonnice zmęczone postem potrzebują się pokrzepić. No, piwo tak właściwie zawiera też dużo składników odżywczych. Na przykład takie z wciąż żywymi drożdżami w środku będzie miało bardzo dużo witaminy B. O, i kolejne zagadnienie wiązłowe. Czy piwo to napój pokutny, czy piwo to napój postny? Odnośnie piwa jako napoju pokutnego krążą bliżej niesprecyzowane anegdotki. Jak na przykład ta, że Ludwik Święty, król Francji, miał właśnie korzystać z piwa jako z napoju pokutnego, ale to z prostej przyczyny. Jemu piwo po prostu nie smakowało. I krótko mówiąc, po prostu nad piwem się martwią. Podobna anegdota tyczy się Franciszkanów z Bawarii. Mieli oni uważać pewne piwo. Przypuszcza się współcześnie, że to jest Double Bock. I to jest właśnie to piwo, no, akurat pod marką Paulaner, ale nie Franciszkaner, Double Bock. I wyszło im ono tak dobre, że zaczęli się zastanawiać, czy w ogóle można je pić w poście. Więc wysłali je, beczułkę, do papieża, żeby ten zdecydował. W czasie podróży beczka piwa się po prostu zepsuła i papież dostał już zepsute piwo. Spróbował go i stwierdził, że no, jak najbardziej to piwo nadaje się do postu, nadaje się do pokuty, bo jest tak niedobre po prostu. Że jest to właśnie napój, na którym świetnie się będzie umartwiał. Reasumując, należy stwierdzić, że czy piwo to katolicki napój pokutny? Może nim być, ale tylko jeżeli wam nie smakuje. Więc no, trudna sprawa. No. No są różne odmiany piwa, każdy powinien pewnie znaleźć takie, które mu nie będzie smakowało. I to będzie piwo, które... Będzie szarki żywce po prostu. Tak, tak, na przykład. Jakieś właśnie takie eurolagery w ramach pokuty. Tak, a tu jest też drugie pytanie, czy piwo to napój postny? No i faktycznie w rozwoju historycznym tak to wyglądało, co wynika z jeszcze jednej reguły przyjmowanej przez zakonników, że mianowicie napój postu nie łamie. Więc w okresach, w których ograniczenie po prostu pożywienia w formie stałej było ograniczone, dozwalano na uzupełnianie kalorii i innych składników odżywczych po prostu przez piwo. Więc jak najbardziej piwo pełniło tą postać i współcześnie są osoby, które podejmują takie posty, posty tylko piwne. Jakkolwiek to nie jest takie zwykłe piwo, jak tutaj było, na przykład Żywiec był przywoływany. Jest to piwo specjalnie ważone na tą okazję właśnie taką metodą średniowieczną, a więc ono ma niższą zawartość alkoholu, ale za to wyższą zawartość cukru. W związku z czym trudniej jest się nim upić, a faktycznie syci i dostarcza kalorii i składników odżywczych. Anglicy mają na przykład takie powiedzenie, że dobre piwo zastępuje trzy rzeczy. Zastępuje napój, co jest oczywiste, zastępuje pożywienie i zastępuje odzienie. Pożywienie, bo jest tak kaloryczne, i odzienie, bo po prostu ma grzać. No w tym przypadku powinniśmy zrezygnować, jeżeli chcielibyśmy pościć przy użyciu piwa z tego elementu grzania, ograniczyć się do napoju i do pożywienia. Czyli no tak, tak, można stosować piwo jako napój postny i bardzo często było tak stosowane. Już wcześniej wspominałem na samym początku, że klasztorami, które tradycyjnie ważyły najlepsze piwo i z piwa słynęły, to były te o ścisłej regule. Jak na przykład Franciszkanie niektórzy, którzy mieli pościć przez większość roku, w związku z tym produkowali dobre piwa, żeby sobie nadrobić braki wynikłe z tego, że nie mogli jeść. Teraz o piwie w średniowiecznej Polsce, tutaj już przywoływany profesor Kutrzewa, który stwierdził, że koloniści niemieccy na sztandarze swoim wypisali trzy hasła: swobody, oszczędności i czystości. A u stóp tej choroby spostrzeglibyśmy bez wątpienia beczkę piwa i to dużo. I faktycznie Kraków od samego początku żył piwem, ponieważ już w przywileju lokacyjnym zostało zastrzeżone,
że produkcję piwa nie można, ona nie może mieć miejsca w odległości pół mili od murów miejskich. W ten sposób browary znajdujące się na terenie miasta miały sobie zapewnić monopol. Co się nie do końca udało, ale samo takie zastrzeżenie pokazuje kwestię, ilustruje bardzo dobrze kwestię transportu piwa, która w średniowieczu była trudna, bo to po prostu dużo ważyło i łatwo się psuło. Dlatego w przeszłości pito głównie piwa z browarii lokalnych, tak właściwie albo z karczmy pańskiej, albo z produkcji domowej. Swoją drogą jest też taka ciekawa obserwacja na temat tych karcz, bo tradycyjnie w średniowiecznej Polsce właścicielami karczm był Kościół. Mamy takie regulacje z XV wieku, że zakazujące osobom duchownym prowadzenia karczm, co by wskazywało, że taki proceder miał miejsce i był raczej powszechny. Też wskazuje się, że chęć przejęcia karczm w stronę kościoła to był bardzo dochodowy interes. Była jedną z motywacji, nie że głównym powodem, ale jedną z motywacji przechodzenia szlachty polskiej na protestantyzm. Zwiększenie po prostu własnych dochodów. I później faktycznie czerpano niezwykłe dochody z karp, tak w kategoriach dygresji, do tego stopnia, że na przykład były obowiązki. Znaczy chłopi mieli obowiązek pić tylko z karczmy swojego pana. To znaczy chłop miał obowiązek wejść do karczmy w każdym miesiącu i kupić odpowiednią ilość, no już wtedy nie piwa, bo tylko wódki. W czasach nowożytnych piwo zaczęło ogólnie ustępować napojom mocniejszym. I to jest właśnie tytuł tej pracy Stanisława Potrzeby. I oprócz tego, że co się dowiedzieć, co już mówiłem, że w przywileju lokacyjnym Kraków zastrzegł sobie, że żadne inne piwo ważone w odległości 1,5 mili od miasta być nie może, dowiadujemy się z niej na przykład, że na terenie Krakowa w XV wieku funkcjonowało 25 browarów. Najwięcej było na ulicy Świętego Marka, bo aż 5 na jednej ulicy. No oprócz tego takie ogólne informacje o tym, że piwo, wyszyn piwa, jego produkcja była ściśle regulowana przez Radę Miejską, ale co ciekawe, nie istniał cech piwowarów. On został wprowadzony dopiero w czasach późniejszych nowożytności przez Zygmunta Augusta. Natomiast do tego czasu, przynajmniej w Krakowie, piwo mógł ważyć i sprzedawać tak właściwie każdy. Określano też szczegółowo kary dla nieuczciwych szynkarzy. I tak na przykład, taką oczywiście podstawową karą była kara pieniężna, ale jeżeli kogoś czterokrotnie przyłapano na tym, że mieszał piwo słabsze z piwem mocniejszym, gorsze z lepszym, to na miesiąc zakazywano mu w ogóle sprzedaży piwa. I odnośnie tych kar pieniężnych, to w średniowiecznym Krakowie możemy powiedzieć, że faktycznie oszukiwano na piwie w dużym zakresie, bo cała ta instytucja, był osobny urząd do ścigania takich nieuczciwych sprzedawców piwa, wytwarzała 2,5 razy więcej przychodów z tych kar właśnie niż samo utrzymanie tej kontroli kosztowało. No i w średniowiecznym Krakowie warto było być ogólnie studentem i magistrem Akademii Krakowskiej, bo w pewnym momencie Kraków w ogóle zakazał importu piwa. Można było pić tylko piwo krakowskie, a z tego zakazu wyciągnięci byli właśnie magistrzy Akademii Krakowskiej, którzy mogli sprowadzać piwo, ale tylko na własny użytek. No i tutaj jeszcze mamy coś, na czym chciałbym się pochylić. Porter bałtycki. Mówiłem wcześniej o piwie grodzickim, jako że to był taki jedyny prawdziwie polski styl piwny. Mamy drugi taki prawie w pełni polski styl piwny, porter bałtycki. On przybył do nas, to prawda, z Wysp Brytyjskich i w XIX wieku po blokadzie kontynentalnej Napoleona zaczął się rozpowszechniać, ale z racji na modyfikacje w procesie produkcji, użycie innych drożdży, nie będziemy wchodzić w szczegóły, tak właściwie równie dobrze to piwo mogłoby być nazywane porterem po prostu polskim. Bałtycki nawiązuje ogólnie do Imperium Rosyjskiego. No i porter bałtycki jest też ciekawy dlatego, że jest to pierwsze piwo produkowane na masową skalę. Widzimy te kadzie, które mamy tutaj. Do tego stopnia, że może niektórzy z Was słyszeli o tak zwanej powodzi piwnej w Londynie w 1814 roku.
jedna z takich kadzi po prostu strzeliła i zalała, zalała miasto. Piwa miało być na 60 cm na ulicy. Parę osób się potopiło niestety. Umarli w piwie. To jedna była szczęśliwa sytuacja. Dla niektórych na pewno wymarzono. To znaczy, że porter, no, piwo mocne, współcześnie na po 9%. No i Polska tak właściwie słynie z swoich porterów. Do tego stopnia, że jeden z polskich porterów w roku 2013 został wybrany najlepszym piwem Europy, czwartym najlepszym piwem świata. Więc naprawdę w Polsce możemy pić piwa, w sensie portery, najwyższej jakości. No i to jeszcze z takiego obowiązku historycznego. W epoce przemysłowej zaczęły powstawać, rozpowszechniły się takie naprawdę mocne piwa. Nawet w współczesnej nomenklaturze takie po 7, po 10% nazywano je piwami imperialnymi. Po prostu w związku z rozwojem gospodarki stać było na dodawanie znacznie więcej zboża do piwa. Technologia też była na tyle już dokładna, że można było kontrolować ten proces. No i tu są takie obrazki z epoki. Ten mi się bardzo spodobał, on jest po rosyjsku opisany. Tutaj mamy pana, który pije piwo porter, a tutaj mamy pana, który pije piwo z Neve. Więc mamy tak właściwie już takie XIX-wieczne menu. Do pewnej degeneracji piwa doszło w wieku XX, w związku z bardzo ciężką pierwszą połową wieku XX. To dwie wojny światowe, to wielki kryzys. Z każdym tym wydarzeniem dodawano coraz mniej zboża do piwa, w związku z czym miało po prostu mniej alkoholu. No i w ten sposób, wraz z rozwojem powojennym gospodarki, nie zaczęto dodawać więcej tego piwa. W związku z tym takie style piwne, jak na przykład stout to po angielsku, znaczy tęgi, które faktycznie w tym wieku XIX mogły mieć po 10% alkoholu, współcześnie mają po 4%. To jest ogólnie określane jako pewna degeneracja piwa. I jej symbolem są, no właśnie, Eurolagery. Czyli piwa ważone tak właściwie po kosztach. Nie wiem, czy wiecie, że do ich produkcji wykorzystywano tę metodę High Gravity Brewing. To znaczy, że waży się piwo trochę mocniejsze niż to, które jest sprzedawane, a potem się je po prostu rozcieńcza wodą. W związku z tym tutaj właśnie był przywoływany harnaś. Z tej czwórki, z tego co wiem, to harnaś to jest jedyne piwo, które nie jest produkowane w ten sposób. Jedyne nierozcieńczane. No i jak one smakują, no to wszyscy wiedzą, no to nad tym się nie będę bardziej rozwodził. Może tylko dodam, że produkcja takiego piwa współcześnie, samego piwa, kosztuje około 30 groszy. Za litr? Nie, za butelkę. 30 groszy na... przy czym właśnie ta akcyza, o której mówiłem wcześniej, jest wysoka, bo ona wychodzi prawie złotówka od butelki. I same butelki teraz też są bardzo drogie, bo tak w detalu to jest prawie do 2 zł dobija. No, ludzie się temu sprzeciwili i powstała piwna rewolucja. Czy należy się jej bać? Raczej nie. Bo dzięki piwnej rewolucji odżyły takie style, jak to piwo, od którego zacząłem. Piwa zakonne, one też korzystają na zainteresowaniu ludzi piwem. Mamy zakony, które się po prostu z ważenia piwa utrzymują. To są beneficjenci tej piwnej rewolucji. No i tym akcentem chciałem zakończyć. Dziękuję bardzo.